Także witamy, witamy jeszcze raz serdecznie Państwa i Delfina Kądziela. Proszę Państwa, ja chcę po prostu powiedzieć, że te nasze książki są bardzo interesujące. Te nasze książki są bardzo ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że one wszystkie są oparte na Piśmie Świętym. Teraz w czasach papieża, w czasach wyświęcania tego waszego papieża, no szczególnie chcielibyśmy położyć, proszę Państwa, akcent znaczeniowy na Pismo Święte, na Biblię. No, nawet nie tyle, proszę Państwa, na chrześcijańskie pisma greckie, ile całe Pismo Święte, które jest no, pisane przez świętych Bożych, przecież nie tureckich, tylko świętych Bożych ludzi, proszę Państwa. I to było ich 40 mężczyzn na przestrzeni 1600 lat pisali Słowo Boże, Biblię. Także no, wspaniałe rzeczy, proszę Państwa. Tutaj mamy z kolei też taką książkę bardzo ciekawą. Wszystko jest oparte na Piśmie Świętym, na Słowie Bożym, na Biblii. Tutaj jest pełno cytatów, tak troszeczkę Państwu wjeżdżamy z tymi cytatami, ale najlepiej byłoby pójść na przystanki tutaj stołecznego miasta Warszawy, stoją Świadkowie Jehowy i Wam udostępnią na przykład taką książkę, bardzo tolerancyjną, bardzo ciekawą książkę, która mówi, że nawet nie tylko człowiek poszukuje Boga, ale i reformacja poszukuje Boga. Na przykład poszukiwanie nieznanego przez magię i spirytyzm. Przecież magia i spirytyzm, no to są rzeczy nieożywione. No. I proszę Państwa, tutaj już omawialiśmy wcześniej reformacja, kolejny zwrot w poszukiwaniu Boga, że jakby też i reformacja poszukiwała Boga. Tutaj mówimy, do czego reformacja doprowadziła. Proszę Państwa, bo żeśmy dopiero co wstali, lewą nogą nam się wszystko, proszę Państwa, a dostarczyli nam do studia, proszę Państwa, nasi bracia, książki nowe, to chcemy szybciutko zareklamować, bo u nas pierwsze w YouTube, najnowsze, najlepsze, pierwsze, rozbity dom, proszę Państwa, kiedy w końcu rozpętała się nawałnica reformacji, chrześcijaństwo w Europie Zachodniej rozpadło się na kawałki, tak jak Rzym na 10 symbolicznych królestw, czyli na całość, Rzym się rozpadł, wyrosły trzy rogi, a z tych trzech czwarty, który miał zuchwałe oczy, usta, który mówił wielkie słowa, to jest mocarstwo angloamerykańskie. Dotąd prawie niepodzielnie królował tu Kościół rzymskokatolicki, a teraz nastąpiły rozłamy. Katolicyzm, nie mówić katolicyzm, katolicyzm, no bo w różnych innych wydaniach tego wyrazu to tak mówią. Katolicyzm utrzymywał swą pozycję na południu Europy, we Włoszech, w Hiszpanii, w Austrii, części Francji. Resztę opanowały trzy główne religie. W Niemczech, w Skandynawii zakorzenił się luteranizm, w Szwajcarii, Holandii, Szkocji i niektórych rejonach Francji. Kalwinizm, kościoły reformowane. W Anglii zaś anglikanizm. Pojawiły się mniejsze, lecz bardziej radykalne ugrupowania, najpierw anabaptyści, a potem mennonici, proszę zapamiętać, mennonici, huterianie, purytanie, którzy z czasem zabrali swe wierzenia do Ameryki Północnej. I tak się tam zaczęło. Bo Ameryka to 250 lat do 300 lat, a tutaj mamy i ten papież wasz, co na święto mówimy, jest stary, a u Indian to kto najstarszy w tym dzikim takim plemienie, to był najmądrzejszy. No to, no bo tutaj zaczynają wyznawcy papieża też wybredzać, że to jak nie misjonarze, ministranci, to tacy do Afryki, co za miseczkę ryżu tam nawracają. Proszę Państwa, to piękni młodzi muszą być, tylko dlatego, że zobaczyli, proszę Państwa, konkurencję z Ameryki, co by przyjechał. Że młodzi, piękni mormoni po dwie osoby. Dlatego też i wyświęcono papieża Jana XXIII i Jana Pawła II. Także, no, taki duet, proszę Państwa. Z biegiem lat owe trzy podstawowe religie, bo teraz już mówimy o religiach, no ale ta religia wasza katolicka to też wzięła się, prawda, w drugim wieku, trzecim, czwartym, przecież nie od początku. Z biegiem lat owe trzy podstawowe religie rozpadły się na setki ugrupowań, takich jak dzisiejszy prezbiterianizm. Proszę Państwa, tam byli tacy ludzie, którzy za swoje prawdy, które głosili, byli tak przekonani, że gotowi byli pójść na śmierć, na spalenie. Episkopalizm, metodyzm, baptyzm czy kongregacjonalizm. Chrześcijaństwo rzeczywiście przypominało rozbity dom. A jak doszło do owych rozłamów? Jezus Chrystus powiedział, że jak dom na piasku zbudowany na niedobrym fundamencie, to się zapadnie. I tak się stawało z tymi ugrupowaniami religijnymi, z tymi religiami, proszę Państwa.
Luter, jego tez. Gdyby chcieć podać datę rozpoczęcia reformacji, należałoby wskazać na dzień 31 października 1517 roku. To już Państwo możecie doczytać w tych podręcznikach świeckich, ale warto tutaj w tej książce Człowiek poszukuje Boga sprawdzić, bo to, proszę Państwa, wielokrotnie sprawdzane, ja wiem, przez lata, jestem 40 lat w prawdzie, no to u świadków się nic nie zmienia, proszę Państwa. Dlaczego? Na przykład ta data, 539 rok, konkretna, zburzenia Babilonu. No, dzięki temu zresztą wyszli Izraelici po 70-letnim okresie niewoli, że mogli odbudować, proszę Państwa, to, co tam było w Palestynie wcześniej, świątynię Salomona. W 455 roku wydany został dekret, proszę Państwa, Zorobabela o odbudowie świątyni na mocy tegoż dekretu. Zresztą odbudowywano wielokrotnie do czasów Jezusa, 4000 lat czekano na niego i go zabito. Także Państwo, Marcin Luther, to jest tutaj na stronie 315, proszę Państwa, bardzo ciekawe rzeczy tej książki Człowiek poszukuje. Proszę tutaj sprawdzić i już napiszecie na adres e-mailowy, jak ta książka Wam się podobała. wa@wiesiolandia.pl albo elhoffart2000@gmail.com. Proszę Państwa, następna książka. Dlaczego... Czy czego naprawdę uczy Biblia, proszę Państwa? Opowiedz się za religią prawdziwą. Tutaj mamy bardzo ciekawy taki rozdział, proszę Państwa, na stronie, chowane są te strony, 156, 155, Boże Narodzenie, święto nieznane pierwszym religiom. Tu bardzo dużo ciekawych rzeczy jest o tym, jak Izraelici odstępowali od Boga. Wielokrotnie już Mojżesz poszedł na górę, Państwo zobaczą, bo oni tak mówili o tym papieżu, o że nieomylny. Państwo zobaczą, jak szybko człowiek ku złu idzie. Że nawet jeden papież to miał mężczyzn, chłopaczków, dzieci, homoseksualne. Fakty i mity. Nawet Lucjan Milka na Ochocie, Lelechowska 3, Milka, ma cały stos, proszę Państwa, faktów i mitów. Wszystkie numery może Państwu oddać. Boże Narodzenie, święto nieznane pierwszym chrześcijanom. Ktoś może być skażony religią fałszywą z powodu popularnych świąt. Weźmy na przykład Boże Narodzenie, rzekomo upamiętnia ono narodziny Jezusa Chrystusa i jest uznawane prawie przez każdą religię, która podaje się za chrześcijańską. A jednak nic nie wskazuje, że obchodzili je naśladowcy Jezusa z pierwszego wieku. W książce poświęconej początkom różnych popularnych zwyczajów napisano. Brzmi to wręcz niewiarygodnie, ale jest udowodnionym faktem, że przez pierwsze 300 lat istnienia chrześcijaństwa nie obchodzono Bożego Narodzenia i nawet nie interesowano się datą urodzin. Maria Ziółkowska, szczodry wieczór, szczodry dzień. Dopiero co, proszę Państwa, wstałyśmy, żeby nam się to nie przewróciło lewą nogą, no ale my świadkowie nie jesteśmy przesądni, ja myślę, że i inni też by chcieli być nieprzesądni, no ale badajcie Biblię, Słowo Boże. Proszę Państwa, my tutaj bez Biblii to nic nie zrobimy. Ten chrześcijańskie pismo greckie to jest mało. Całe Pismo Święte jest natchnione przez Boga, użyteczne. Choćby naśladowcy Jezusa znali dokładną datę Jego narodzin, i tak nie czciliby Jego rocznicy. Dlaczego? Dlaczego świadkowie Jehowy imienin nie obchodzą? Dlaczego urodzin nie obchodzą? Dlaczego są tacy bogaci, że biedni katolicy zaglądają, prawda? No, do cerkwi nie zajrzą, bo oni myśleli, że to jest meczet. Nawet na Pradze Północ, tam gdzie ta Barbara Blok przeklina. Bardzo brzydko, nie będę mówiła już tych wyrazów, że okropne. Także tam by, gdyby katolicy zajrzeli, to by zobaczyli, jak prawosławni. Także tutaj prawosławia nie ma w Warszawie raczej i nie jest rozpopularyzowane i nikt się tam nie zainteresuje, nie zajrzy. Ponieważ, jak nadmieniono w pewnej encyklopedii, pierwsi chrześcijanie uważali świętowanie czyichkolwiek urodzin za obyczaj pogański. The World Book Encyclopedia. Biblia wspomina tylko o dwóch uroczystościach urodzinowych. Urządzili je władcy, którzy nie wielbili Jehowy. Starożytni święto rodzaju 40-20, Marka 6-21. Starożytni świętowali też urodziny różnych pogańskich bóstw. Na przykład 24 maja Rzymianie obchodzili urodziny bogini Diany, Diana Efeska z 16 wolnymi piersiami w Efezie, a następnego dnia Boga Światła Słonecznego Apolla. Tak więc urodziny miały związek z pogaństwem, a nie z chrystianizmem. Już nawet nie mówimy o
że z chrześcijaństwem, bo chrześcijaństwo było już odstępne. Chrześcijanin z pierwszego wieku nie obchodziłby urodzin Jezusa z jeszcze innej przyczyny. Zapewne wiedzieli, że świętowanie urodzin jest powiązane z przesądami. W starożytności wielu Greków i Rzymian wierzyło na przykład, że przy narodzinach człowieka obecny jest duch, który chroni go potem przez całe życie. W ducha nie wierzcie, bo jak człowiek umiera, no to ginie wszystko, kaznodziei 9 rozdział mówią. Ten duch zachowywał mistyczny związek z Bogiem, w którego urodziny ów człowiek przyszedł na świat. Podano w książce omawianej tradycje urodzinowe. Ralph and Adeline Lintonowie, to po angielsku. Jehowie bez wątpienia nie podobałyby się żadne zwyczaje, które by łączyły osobę Jezusa z przesądami. Izajasza 65, rozdział werset 11-12. Jak zatem doszło do tego, że tyle ludzi obchodzi Boże Narodzenie, pochodzenie Bożego Narodzenia, czy pochodzenie świąt naprawdę ma znaczenie dla Ciebie? Także proszę Państwa, no, akurat teraz dopiero co po tej Wielkanocy, tutaj są wyznawcy papieża, teraz czczą 80-lecie lotnisko Okęcie, zarazem 80-lecie papieża, zarazem wyświęcenie, celebracje papieskie, wyświęcenie papieża na świętego, a przecież Biblia mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, a święty w Biblii czysty oznacza, każdy ma być święty, każdy ma być czysty, każdy ma się uświęcać. Nikogo na ziemi Jezus powiedział: nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec, ten wasz w niebie, a wy wszyscy tu jesteście braćmi. No to więc po co ten doktor habilitowany? Jak Radio Maria raz włączyłam w nocy i czuba profesor, ta moja ciotka. Docent, doktor habilitowany. Ja mówię, już wolę tę moją babcię Felicję Bożyszkowska, Sękowska-Boska. Docent, doktor habilitowany. Pochodzenie Bożego Narodzenia. Rocznicę narodzin Jezusa postanowiono obchodzić 25 grudnia, dopiero po upływie kilku wieków od jego przyjścia na świat. Tak naprawdę jednak nie była to rocznica, gdyż wszystko wskazuje na to, że Jezus urodzi się w październiku. Dlaczego więc wybrano taki termin? Widocznie dlatego, że niektórym rzekomym chrześcijanom chodziło o uzgodnienie tej daty z rzymskim pogańskim świętem oznaczającym narodziny niezwyciężonego słońca. Zimą, gdy słońce wydawało się najsłabsze, poganie urządzali uroczystości mające skłonić je do powrotu z dalekiej wędrówki. Uważali, że to źródło ciepła i światła zaczyna powracać w dniu 25 grudnia. Aby przyciągnąć pogan, przejęto od nich święto i nadano mu chrześcijański charakter. Kiedyś, proszę Państwa, ja dlaczego to czytam czasem? Że to nie ja to wymyśliłam, prawda? Ja mogę się z tym zgadzać. Proszę Państwa, kiedyś chodziłam do domu przyjaźni, nie kultury, bo kultury to było na Foksal. Przyjaźni też nie ma, proszę Państwa, ale na Bankowym, tam jeszcze jest za hotelem Saskim, którego to hotelu z kolei nie ma. Proszę Państwa, do języka państwowego się uczyłam, bo jakikolwiek język by to nie był przeze mnie poznawany kulturowo, no to musiałam zaraz egzamin po 4 miesiącach zdawać państwowy. No i w klasie czytam wypracowanie, jak spędziłam święta Bożego Narodzenia zimowe, a że 25 grudnia, że równodzienstwie, że przesilenie dnia z nocą, że to pogańskie święto, że Jezus 2 października się urodził, 2-3 października, że to wtedy, kiedy pasterze pod namiotami koczowali, jeżeli byli w polu mieszkali, że anioł im się objawił, że to tam już są śniegi, zimne deszcze, by nie mogli i stada dawno już, że były zapędzone. Także gdyby to miało być 25 grudnia, to nie daj Boże, męczarnie. No ale teraz, skoro i na Filipinach odstępczy, na krzyżach, na palach się rozciągają, wieszają. Także, proszę Państwa, człowiek z głupoty to wszystko zrobi. Ale my lepiej tutaj podczytajmy, że to nie my sami od siebie mówimy, tylko że z Biblii. Także niech te dewotki, proszę Państwa, się nogami nakryją, niech się z tą macią na czele i z tą Alicją grubą i nie wiadomo kim nogami nakryją ze wściekłości. No bo jak gdybym ja tak od siebie mówiła, to one mogłyby powiedzieć, że zmyślam, tak jak ta Stargówka, ta cyganeczka Grażynka i z tą córką, co maluje, i z tym synem jeździ po całej Warszawie, szuka szczęścia. Wczoraj też było zakończenie festiwalu żydowskiego. Ja mówię, że dobrze, że ten hen postawił morze wina. Niech się upiją, niech tam odłogiem leżą.
Także proszę Państwa, Boże Narodzenie, tu tego naprawdę uczy Biblia w książce na stronie 158. Przeczytajcie. Pogańskie korzenie Bożego Narodzenia są znane od dawna. Z tego powodu w XVII-wiecznej Anglii i niektórych jej amerykańskich koloniach zakazano obchodzenia tego niebiblijnego święta. A widzicie? Porządek przynajmniej ma być. Każdy, kto w tym czasie, albo sam ten fakt, że zakazano obchodzenia tego święta, powinien dać Wam coś do myślenia. Każdy, kto w tym czasie nie poszedł do pracy, musiał zapłacić grzywnę. Szybko jednak stare zwyczaje odżyły, a nawet pojawiły się nowe. Boże Narodzenie znowu stało się popularne w wielu krajach. Tak do dziś. Ale zarówno to święto, jak i nowe uroczystości wyrosłe na gruncie kultów pogańskich, a więc związane z religią fałszywą, nie są uznawane przez tych, którzy pragną podobać się Bogu. Czyli Świadkowie Jehowy, proszę Państwa, nie przestrzegają pogańskich zwyczajów, no bo Jezus jedno święto, a to czyńcie na moją pamiątkę, ustanowił. I teraz niedawno była pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa, czyli że to tego naszego wielkiego nauczyciela, proszę Państwa, Jezus Chrystus. Także, proszę Państwa, który powiedział tutaj w tej książce też, od czego zależy prawdziwe szczęście, proszę Państwa. No bo zanim tutaj przejdziemy do tej jak to Bożyszkowska, Sękowska-Wocka mówiła o tej Julii Hartwig, proszę Państwa, która się urodziła w roku 1921, ta Bożyszkowska, Sękowska-Wocka powiedziała, że to jest krowa, proszę Państwa. No ale może zobaczmy tutaj. Urodzona w 1921 w Lublinie, poetka, eseistka, tłumaczka literatury pięknej, żona Artura Międzyrzeckiego. Proszę Państwa, ja Państwu tu pokażę, Państwo żebyście przeczytali. Międzyrzeckiego. Państwo zobaczą. Tu, no. Tak, tak, albo jak ona tu wygląda w ogóle, Państwo zobaczą. Międzyrzeckiego. Także proszę Państwa. Kim ona tu nie była. Wszystko tu jest, proszę Państwa, ale dla nas najważniejszy jest oczywiście Jezus Chrystus. Chrystus, Jezus Chrystus. Także proszę Państwa, co tutaj ciekawego z tej książki mamy? Wszyscy chcemy być szczęśliwi, prawda? No chcemy być szczęśliwi. Jednak mało kto zaznaje prawdziwego szczęścia, albo mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak osiągnąć, proszę Państwa, prawdziwe szczęście. Czy wiesz dlaczego? Ponieważ ludzie nie wiedzą, co jest kluczem do szczęścia. Państwo zobaczą, prosta książka, a ile ciekawych myśli. Myślą, że zależy ono od zdobycia wielu rzeczy materialnych, żeby być, żeby mieć. Państwo zobaczą. Ale potem człowiek dojrzewa, ma tego wszystkiego dosyć. Nawet tak samo, tutaj mamy książkę, proszę Państwa, na temat Ireny Szewińskiej, która po prostu po tych wernisażach zaczęła chodzić, mnie naśladować, proszę Państwa, bo stwierdziła, że najwięcej sztuki jest na wernisażach i najlepiej się człowiek pośród ludzi, artystów czuje. Oczywiście tam przeszkadzają tacy ci, którzy ten stół tyłkami obstawią, tam niektórzy przychodzą do żarła i pirła z żebracznicy, przechodząc do innej żebracznicy, czego dali przykład teraz na tych świętach pogańskich brzucha wielkanocnych, które też oczywiście pochodzą z pogaństwa, bo jajeczko to już było w Egipcie znane długo, na długo wcześniej, przed wprowadzeniem chrześcijaństwa. Jeszcze Jezusa nie było tysiące lat, już było jajeczko w Egipcie i krzyżyk, proszę Państwa, malowany. A Państwo zobaczą, co my tu się dowiemy o szczęściu. Kiedy człowiek naprawdę może być szczęśliwy? Wielki nauczyciel wyjawił tajemnicę szczęścia. Powiedział, więcej szczęścia wynika z dawania niż z otrzymywania. Kiedy więc jesteśmy szczęśliwi? Masz rację. Wtedy, gdy dzielimy się z innymi i gdy coś dla nich robimy. Czy wiedziałeś o tym? Państwo zobaczą, jak te pazerny wczoraj nagrywałyśmy na te telebimy, na kamery. Taka gruba przyszła i z tego stołu wszystko chciała do siebie. Proszę Państwa, ludzie nie cieszą się sobą, że człowiek do człowieka, gdy się uśmiechnie, czuje się szczęśliwy. Coś mu da drobnego, nawet a ten coś drobnego przyjmie. Zastanówmy się nad tym przez chwilę. Czy Jezus chciał powiedzieć, że osoba, która coś dostanie, nie będzie się cieszyć? Nie. Wcale tak nie twierdził. Przecież lubisz dostawać prezenty, prawda? Każdemu jest miło, gdy otrzyma coś ładnego. Ale Jezus powiedział, że jesteśmy jeszcze szczęśliwi, to my dajemy innym. A to Twoim zdaniem daje ludziom najwięcej. Tak. Jehowa Bóg. W Biblii czytamy, że Bóg daje wszystkim wszystko, dech, tchnienie i wszystko. To On sprawia, że pada deszcz, świeci słońce, dzięki czemu rosną rośliny, które służą nam za pokarm. Biblia słusznie więc nazywa Jehowę szczęśliwym Bogiem. Jest szczęśliwy między innymi dlatego, że chętnie daje.
chętnie, szczodrze. Nie po to, żeby coś otrzymać, jak to niektórzy, proszę Państwa, chodząc od tej żebracznicy do żebracznicy. Ja tutaj Janka Witka przekonałam, że te święta są rzeczywiście pogańskie i myśmy od 14 do 18 kwietnia jadłyliśmy lody codziennie z bokaliami, cuda niewidy, z Jankiem Witkiem. Przekonałam go na podstawie Pisma Świętego Biblii, że te wszystkie święta są, proszę Państwa, pogańskie. Na podstawie to też świętych świadków. Tu nawet jest mapka Palestyny, proszę Państwa, w Biblii, w Słowie Bożym. Czy możemy obdarowywać innych? Jak myślisz? Czasami prezenty się kupuje. Jeżeli chcesz kupić komuś prezent, potrzebujesz pieniędzy, nieraz musisz trochę zaoszczędzić, prawda? Ale nie wszystkie prezenty trzeba kupić w sklepie. Na przykład w upalny dzień ktoś może mieć wielką ochotę na szklankę zimnej wody. Gdy mu ją podasz, zaznasz szczęścia wypływającego z dawania. Państwo zobaczą, takie proste rzeczy, nawet wodą można kogoś uszczęśliwić. Podczas gdy te takie reptoickie systemy katolickie, no bo też i ateiści są niewierzący i niedobitki wszelkie. Ten Ireczek mówi, co ta Rysia mówi, że to Rumunka jest. Ja mówię, Rysia, no ty to już jesteś saj baba, durna baba. Mówi, że i ta Rumunka chce wina. No i na podskarbińskie, jak Czerwosz miała po 15 latach niebytu. Nic nie robiła, chociaż malowała mu, bo choroba ją pogrąża. No to na jej Czerwosz wernisażu Ireczek mówi, och, że nie ma wina, że dziadostwo, że to. Przypuśćmy, że któregoś dnia razem z mamusią upieczecie ciasteczka. Takie wspólne pieczenie to duża frajda. Oczywiście mógłbym wam zjeść wszystkie ciastka. Kiedy jednak będziesz bardziej zadowolony? Kiedy? Tak, gdy podzielisz się z nimi przyjaciółmi. No bo Mareczek wszystkie ciasteczka by zeżarł oczywiście. Może zrobimy komuś taki prezent, prawda? Znak zapytania. Także proszę Państwa, książka Ucz się od wielkiego nauczyciela, proszę Państwa. Tutaj jest jeszcze wielki nauczyciel. Jego apostołowie zaznawali szczęścia wynikającego z dawania. Czy wiesz, do jakiego, co takiego dawali ludziom? Najlepszą rzecz na świecie. Znali prawdę o Bogu i chętnie się z nią dzielili. Dlatego wyznawcy papieża na przykład dziwią się, że wszyscy świadkowie Jehowy, ale to wszyscy są szczodrzy w tego rodzaju dawaniu. Stoją nawet na przystankach, czekają nawet tam na Marszałkowskiej pod domami, czy przed domami towarowymi centrum. Stoi brat i stoi siostra. Jeden patrzy się tam, drugi tam. Nie gadają, nie plotkują, petów nie kopcą, nie robią ble, 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 jak ci faryzeusze ze szczerbatymi zębami za plecami Jezusa. No dzisiaj saduceuszami, faryzeuszami wiadomo, kto jest. Apostoł Paweł i jego bliski przyjaciel Łukasz poznali kobietę, która też chciała zaznawać szczęścia i dawania. Spotkali ją nad rzeką, gdzie, jak słyszeli, ludzie przychodzili się modlić. I rzeczywiście zastali tam kilka kobiet. Paweł zaczął im opowiadać dobrą nowinę o Jehowie Bogu i Jego Królestwie. Jedna z tych kobiet, Lidia, przysłuchiwała się szczególnie uważnie. Potem zapragnęła zrobić coś, by pokazać, jak bardzo jej spodobała się dobra nowina. Nalegała więc na Pawła i Łukasza. Jeśli osądziliście, że jestem wierna Jehowie, to wejdźcie do mojego domu i się zatrzymajcie. Czyli widzicie Państwo, już jest o gościnności, czego tutaj w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nie ma. W Szwecji czy gdzieś tam na zachodzie drzwi są pootwierane. Ja często tutaj staram się dawać przykład. Mówię, że jak prysznic ten hinduski przejmuje, drzwi wszystkie otwieram, bo jak krzyknę, to wszyscy już są. I Jan Witek na baczność stoi, żebym się wodą nie zachłysnęła, żebym się nie utopił. Także Lidia, proszę Państwa, cieszyła się, że ma sposobność gościć sług Bożych u siebie w domu. Także my, czy my jesteśmy gościnni, czy my nie jesteśmy chciwi, nie jesteśmy pazerni, ale niektórzy to nawet i w domu nie są po to, żeby ludzi nie przyjmować. Zaczynają latać po wernisażach. I wczoraj przyszła na stokłosy metro do galerii U, taka tłusta, gruba, to Państwo widzicie na telewizji. Joku, no bo te winogrona były tak po dwa, po trzy podzielone specjalnie, żeby taka gruba nie powkładała. A ona chciała wszystko, wszystko. Tu o tej gościnności na 95. stronie Państwo tu przeczytacie. Bożeż ty mój, jakie to ciekawe. Państwo zobaczą.